Siemanko, cześć, z tej strony Jaru, to jest Trybuna Ludu, a naszym dzisiejszym gościem jest Juras Broński. No i żeby nie przedłużać, bo pytań jest, ja sądzę, że mało, Jurek sądzi, że dużo. Zaczynamy po prostu od pytania numer jeden. Gotowy? Do zobaczenia za półtorej godziny, zaczynamy. Juras. Jak każdy wie, Bonus BGC poradził sobie na ulicy z 8 oponentami na raz. Z iloma osobami tobie zdarzyło się na ulicy naraz walczyć i wygrać? O Boże święty, co to za pytanie zaczynające się od ksywki Bonus BGC. Jeżeli oglądacie debili, się nimi jakoś tam inspirujecie, to jest wasza sprawa. Jeżeli ci ludzie są dla was jacyś tam istotni, no to też wasza sprawa. To jest dno. A wracając do pytania. Z iloma? Najwięcej naraz. Biłem kilkanaście osób. Nie liczyłem nigdy dokładnie, bo w tym momencie się nie liczy, ale tak, kilkanaście osób. I parę razy zostałem w pierdol, a parę razy wyszedłem obronną ręką z takiej sytuacji, gdzie była grupa ludzi atakująca mnie. Dlaczego wyszedłem obronną ręką? Przez sporty walki. Ponieważ sporty walki uczą rozeznania w sytuacji każdej. I przede wszystkim pierwsza zasada awanturnika ulicznego. Jak wchodzisz w ekipę więcej niż dwóch ludzi kontra ty, to patrzysz, czy za tobą jest ściana. Jak jest ściana, to jest dobrze, bo nikt ci nie zajdzie od tyłu. Jeżeli trenujesz, to nikt ci nie jest w stanie zrobić żadnej krzywdy w żadnej sytuacji. Jedyne momenty, kiedy ktoś może cię zaskoczyć, to są ciosy w plecy, tak zwane noże w plecy czy kopy w plecy. Więc zwróć uwagę na to, czy za tobą jest ściana. Czy obok ciebie jest ściana, jak wejdziesz taki róg, to jest najlepiej dla ciebie, bo wtedy masz wszystko, wszystkich oponentów przed sobą, nikt ci nie zajdzie od tyłu, jesteś bezpieczny i nieważne, czy jest ich 5 czy 300. Jesteś jak 300. Juras, widziałeś albo słyszałeś o Fame MMA? Jeśli tak, to jesteś za czy przeciw? Ani za, ani przeciw. Ludzie w dzisiejszych czasach bardzo lubią oglądać debili, więc jeśli ktoś lubi oglądać debili, to jest jego sprawa. Jeżeli ktoś lubi oglądać, nie wiem, seriale na TVN, też jest jego sprawa. Jeżeli ktoś lubi grać w lotka, oglądać Koło Fortuny, czy jakieś inne programy w telewizji, to też jest jego sprawa. Także nie jestem ani za, ani przeciw. Wszystko jest rozrywką, to wy robicie oglądalność. Jeżeli wy to oglądacie, to znaczy, że to jest jakoś tam dla was ciekawe. Ja tego nie chcę oceniać. Sam osobiście takich rzeczy nie oglądam, bo tam nie ma dla mnie nic ciekawego. Oglądanie bujek, debili, nieprzygotowanych w ogóle do walki. To jest parodia, tak? Jeżeli lubicie parodię, jeżeli jaracie się takim stylem prześmiewczym wszystkiego, no to wasza sprawa. Ja mam za mało czasu, żeby takie gówno oglądać. Okej. Okay. Czemu ukradłeś nick legendarnemu Łukaszowi Jurkowskiemu? Nie boisz się, że cię wyjaśni w stójce za to? On ma zasady, więc strzeż się. Poproszę o twój IP i cię znajdę. Juras, jak wspominasz nagrywki w schronie RRX UKNT? Jakie są teraz twoje stosunki z Kozakiem? Wspominam bardzo dobrze, ponieważ to była moja pierwsza przygoda z jakimś tam profesjonalnym studiem. To było przy nagraniu płyty WSP Wspólnicy w 2001 roku. Płyta została wydana w 2002 roku, więc to było 16, już 17 lat temu. Masa czasu upłynęła od tamtego okresu, ale pamiętam dokładnie, jak to było. Była to niesamowita przygoda. Kozak wtedy wydawał mi się kimś poważnym, kimś to jakąś tam daje mi szansę, przepustki do kariery i doceniłem to bardzo. Doceniłem bardzo rady Krzyśka przy nagraniach. Nie wszyscy docenili z naszego zespołu WSP ówczesnego, ja tak. Bardzo dobrze mi się układała współpraca z Krzyśkiem do momentu, kiedy nie oddał nam pieniędzy za wydaną tą płytę i musiał być dojechany. Czy masz jakieś zdanie, Juras, na temat kooperacji Rycha Pei, który dograł się do kawałka youtubera Young Multiego? Nie wiem, kto to jest Young Multi i chuj mnie to obchodzi.
Jaki masz amatorski i zawodowy rekord w kickboxingu? Amatorski rekord w kickboxingu dokładnie nie jest policzalny, bo już nie liczę tych walk. Jest około 130 kilku. Naprawdę nie wiem. Większość z tych walk wygrałem. Około powiedzmy 100 walk wygrałem, 30 przegrałem. Załóżmy, że to jest 130 walk, aczkolwiek mogę się mylić o 20 w lewo lub w prawo. Natomiast jeśli chodzi o rekord zawodowy, w tym momencie jest 9 wygranych, 2 porażki. Tak. Jest sporo pytań, zadam jedno, bo się powtarzają. Myślałeś kiedyś o przejściu do MMA albo boksu? Oczywiście, że myślałem. Myślałem o tym, żeby zrobić wiele rzeczy, tak? Żeby zostać piłkarzem, żeby wyruchać Monikę Bellucci. O wielu rzeczach myślałem. Ale nie. Nie, nie sądzę. Pewne rzeczy niech zostaną w strefie marzeń. Niech tak będzie. Ja jestem kickboxerem i nawet wczoraj miałem rozmowę z gościem, który tam gdzieś tam trenuje brazylijskie jiu-jitsu i zapasy, który takie same pytanie mi zadawał. W sporcie chodzi o sport, a ludziom się inaczej. W sporcie chodzi o pieniądze, ludziom się wydaje, że chodzi o sport. A ja jestem jednym z ludzi i mi też chodzi o sport. Ja jestem dobrym kickboxerem i uważam, że moja droga to jest prezentowanie wysokiego poziomu w kickboxingu, a niekoniecznie średniego poziomu w MMA. Realia są takie, jeżeli miałbym przejść do MMA, to jest powiedzmy 2 lata treningu zapasów i brazylijskiego, głównie defensywnego. No i dobra, te 2 lata mijają, mam 40 lat. I co wy na to? Impreza! Zaczynamy i odpalamy fajerwerki. No słuchaj, no zawsze mogłeś zacząć wcześniej. Słuchaj, Jaru, ja zacząłem wcześniej od ciebie. Na pewno. Bo ja wiesz... Ty w ogóle nie zacząłeś. Dobra, dobra. O mnie ty się nie martw. Jestem najgrzniejszym białym pasem w Polsce, jakbyś nie wiedział. Żółtym pasem w karate. Czujesz się bardziej raperem czy sportowcem? Czuję się człowiekiem, czuję się Polakiem. Czuję się białym Polakiem. Mam białą skórę, jestem Polakiem. Mówię po polsku. Uwielbiam ten system językowy i kulturo osadzony w kulturze tutaj w Europie Centralnej. Uważam, że jest to najlepsze miejsce do życia. Co najbardziej doceniam, wracając na przykład z takich wypraw jak 2 dni temu, czyli z miesięcznego pobytu w Tajlandii. Im dłużej jesteś za granicą, tym bardziej doceniasz to, co jest polskie. Naprawdę fajnie jest być w Polsce. I tym się czuję. Czuję się Polakiem, czuję się białym, młodym mężczyzną z uśmiechem na buzi, kochającym życie. Znowu mamy kilka pytań powtarzających się, przeczytam jedno. Jak wyglądało twoje życie przed kickboxingiem? Czym się zajmowałeś? Jak się czułeś na co dzień? W którym momencie nastąpił przełom i decyzja o rozpoczęciu treningu? Świetne pytanie. Pozdrawiam gościa, który zadał to pytanie. Jak on się nazywa? Jaki to jest nick? Nie mam, wiesz, tutaj. Pozdrawiam cię serdecznie, kolego czy koleżanko. Świetne pytanie. Wcześniej czułem się bardzo chujowo. Generalnie chaos w moim życiu, czyli melanże, awantury, łatwe pieniądze, nie będę się rozwodził na temat łatwych pieniędzy. Każdy chyba umie czytać między wierszami, co to oznacza. Ryzykowanie z odsiadkami jakimiś tam i ryzyko z konfliktem prawnym. Od kiedy zacząłem trenować kickboxing? Od momentu, kiedy dostałem wpierdol od ochroniarzy w klubie Punkt na Koszykowej 55. Był to legendarny klub hip-hopowy, w którym swoje imprezy co piątek i sobotę prowadził DJ 600 V z takiego składu Ein Killer Herz. Kto nie wie, to teraz wie. Był to zespół, który kreował w zasadzie polski rynek muzyczny hip-hopowy w latach 90. i 2000. Wtedy też wsiąknąłem w kulturę hip-hop i zacząłem chodzić na imprezy. A ponieważ zawsze byłem chudym, awanturnym szczurem, który szukał kłopotów,
dużo mnie spotykało kłopotów, więc jednym z takich wieczorów był właśnie pamiętny piątek lub sobota w punkcie. To był rok 2001, kiedy wdałem się w awanturę z bramką, a ktoś tam został znokautowany przeze mnie. Później ja zostałem znokautowany przez ochroniarzy, a dziękuję im serdecznie za to, bo to był właśnie ten impuls do pójścia na treningi. Dostałem ciężki wpierdol od ochroniarzy, wyjęli batony, chrup, i oprawili mnie tymi batonami. Miałem porośnioną głowę, byłem przekopany i znokautowany i ledwo doszedłem do siebie po tym wpierdolu. I jak się obudziłem na drugi dzień po prostu z takim opatrunkiem na głowie, że miałem tu gdzieś kokardę za głową, i zobaczyłem siebie w lustrze, mówię, ni chuja, to nie jestem ja. Ja muszę żyć inaczej. Nigdy nie dopuszczę do tego, żeby trzech czy czterech gości mi spuściło wpierdol. Więc co zrobiłem? Rozejrzałem się, na co się zapisać, ponieważ miałem połamane ręce od awantur na ulicy. Stwierdziłem, że systemem dla mnie będzie system, który używa także nóg, nie tylko rąk. Jeżeli nie boks, prosta sprawa, kickboxing. No i tak zaczęła się moja przygoda z kickboxingiem. 2002 rok, zapisałem się na treningi kickboxingu po to, żeby się nauczyć lepiej napierdalać na ulicy. Po trzech latach treningu zostałem mistrzem Polski, dostałem się do kadry polskiej i moje priorytety się zmieniły, bo jak wychodzisz z orzełkiem na piersi do walki, a to już zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest co innego niż ulica, jakieś takie w ogóle rozkminki, to idzie gdzieś tam na dalszy tor. Twoim priorytetem staje się wygrywanie walk na zawodach i przynoszenie chluby swojemu krajowi, bo reprezentujesz swój kraj. Jako chuligan przeskakujesz nagle do kadry Polski i reprezentujesz swój kraj, więc kurwa, maś, o co chodzi? What the fuck? Jesteś nagle w kadrze Polski, więc to jakby daje ci świadomość tego, że jesteś odpowiedzialny za to, jak twój kraj jest postrzegany, jak jest notowany w jakichś tam zawodach. I to się stało moim priorytetem, żeby spuszczać w pierdol Ruską, Włochom, Francuzom, Anglikom, Niemcom. Znaczy, pamiętam taki swój wywiad właśnie z tobą, jak nagraliśmy, że nastukać Polaka jest okej, ale nastukać obcokrajowca to kurwa podwójna radość. Taka prawda, każdy kto walczy wie, jaka to jest radość wygrać walkę międzynarodową, czyli z reprezentantem innego kraju. To jest taka opcja, że on wraca do kraju, dajmy na to, że to jest, nie wiem, Ukrainiec czy Anglik. On wraca do kraju i się jego kumple pytają w pubie: i z kim dostajesz wpierdol? A on mówi: z Polakiem, z takim Jurkiem Brońskim. To jest fajna akcja, wiesz? Domyślam się. Dzień dobry. Który z Pana dotychczasowych przeciwników był dla Pana najtrudniejszy oraz która walka była dla Pana najcięższa pod względem sportowym, ale może także z innych powodów? Pozdrawiam. Myris Bredis, zawodnik z Łotwy, który walczy teraz w wadze ciężkiej w boksie. Jak miałem 23 lata, on miał 19 lat, był wschodzącą gwiazdą kickboxingu na Łotwie. To jest bardzo malutki kraj, ale Myris Bredis jest przekozakiem, teraz walczy w wadze ciężkiej. Biłem się z nim trzy razy przegrałem, ale każda walka z tym gościem była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Za pierwszym razem dostałem wpierdol, za drugim razem też, za trzecim razem też, ale ten drugi i trzeci raz to był taki normalnie o włos, żebym z nim wygrał. To były najcięższe moje walki. Polecam sprawdzić na YouTubie Myris Bredis. Wpiszcie sobie tego gościa, są jego highlights z knockoutów. To jest gość, z którym walczyłem trzy razy. Jakby ci ktoś dał 200 koła, czy nagrałbyś płytę z Jędkarem i Monopolem? Nie, przyjechałbym do ciebie do domu, włożył kurwa palec w dupę twojej matce. Juras, pytanie z innej beczki. Czy interesujesz się duchowością i rozwojem świadomości? Co możesz na ten temat powiedzieć? To nie jest pytanie z innej beczki, to jest pytanie w setno. Tak, oczywiście, że interesuję się rozwojem duchowości, świadomości. Jest to dla mnie temat bardzo bliski. Kurwa, zabrakłoby czasu nam, żebym się teraz rozwodził na ten temat, ale generalnie chodzi o to. Rządzą nami pewne instynkty, pewne schematy, pewne zachowania. I zazwyczaj większość ludzi robi tak. Coś chcą,
na przykład chcą się napić, łapią butelkę i piją. A ludzi uduchowieni, chce im się pić, ale zanim złapią tą butelkę, spojrzą na to, powiedzą: a co ja w zasadzie chcę pić? Co to jest, jakieś zielone coś? Czy ja to chcę pić? Niekoniecznie. To jest duchowość. Umiejętność spojrzenia na siebie z takiej bocznej perspektywy i wyczekania momentu odpowiedniego do działania, a niekoniecznie pójście za pierwszym instynktem. Duchowość to jest panowanie nad sobą. Duchowość to jest świadomość tego, że wszystko jest rejestrowane. Bóg jest wszędzie i nic, co powiesz czy zrobisz, nie idzie w niepamięć. Wszystko jest zapisane, ponieważ nasza przestrzeń jest inteligentna. Ona zapisuje to nawet w wodzie, w powietrzu. Powietrze składa się w dużej mierze z wody. Wszystko jest zapisane w wodzie. Woda to jest 90%, 96% czy ileś tam naszego ciała. Wszystko się zapisuje w wodzie. Wszystkie informacje są rejestrowane przez wodę. Ponieważ wszyscy żyjemy w świecie zbudowanym z węgla, wody, tlenu, azotu i innych pierwiastków. Tak wygląda cały kosmos. Wszystko jest zapisywane. Wszystkie informacje są zapisywane w twoim DNA. Więc jeżeli jesteś uduchowiony, to masz tą świadomość i starasz się rozumieć to codziennie, że wszystko, co robisz, ma wpływ na wszystkich dookoła. Mogę to porównać do jeziora. Masz wodę w jeziorze i rzucasz kamień do tego jeziora i się roztaczają kręgi. Kręgi, coraz szersze kręgi, coraz szersze kręgi i tak to działa. Jeżeli ty sprawiasz komuś radość, to rzucasz kamień radości do jeziora i te kręgi się roztaczają. Jeżeli sprawiasz komuś przykrość lub jakiekolwiek zło wyrządzasz, to tak samo wrzucasz kamień do jeziora i te kręgi się roztaczają. To jest duchowość. Masz świadomość tego, że wszystko, nawet ruch skrzydeł motyla, ma wpływ na cały świat. Wow. Dobre, dobre. Jaka jest twoja opinia o Tomku Migasiu z Gemini? Za co go cenisz i czym on ci imponuje? Kim? Nie wiem. Słuchaj, nie wiem. Ale to pytanie pojawia się w każdej Trybunie Ludu, więc chyba on sam je pisze. Nie wiem. Tomek Migas, Gemini, nic? Nic, zero. Nie mam żadnego zdania, stary. Chciałbyś zawalczyć w Glory? Uważasz, że masz szansę tam zawalczyć? Nie mam takich w ogóle marzeń. Chciałbym zawalczyć na dobrych galach, czy to będzie Glory, czy to będzie DSF, czy to będzie, nie wiem, UFC, KSW. To nie jest ważne. To nie chodzi o to, że moim marzeniem jest jakieś Glory, czy jakieś inne logo. Ja chcę po prostu walczyć, dawać ludziom przyjemność z oglądania tych walk i szukać przyjemności z tych walk w sobie. To o to chodzi. Czy to będzie pod logiem, wiecie, o co chodzi, Polskiego Związku Kickboxingu czy Glory, to mnie to już mało obchodzi. Po prostu chcę się cieszyć z walk i tyle. To nie są moje marzenia. Moim marzeniem jest być szczęśliwym człowiekiem i znaleźć odpowiednią osobę dla siebie jako partnerkę życiową, a nie, kurwa, jakieś Glory. Masz więcej fanów ze względu na sport czy rap? Chyba rap. Czy nagrywałeś kiedyś... Sądząc po tym, jak moje walki są oglądane w internecie i obserwując, jak moje teledyski są obserwowane w internecie, to zdecydowanie... To jest na porównanie. Miliony osób obserwuje moje teledyski i miliony osób słucha mojego rapu, a moje walki, cóż, trafiają do jakiejś wybranej grupy ludzi, którzy są zainteresowani sportami walki. Oczywiście ta grupa rośnie, z czego się bardzo cieszę. Jednak muzyka ma szersze dotarcie niż sport. No ale pamiętaj, że wiesz, jaki jest problem ze sportami walki na przykład? Nagrywasz kawałek, no i ktoś gwałci ten przycisk replay później przez cały dzień, nie? Bo chce słuchać tej muzyki. No. Ale jak ktoś obejrzy raz twoją walkę, drugi raz już jej nie ogląda, no bo wie, jak się skończyła, wszystko widział, więc... Tak, tylko ktoś, kto słucha muzyki, powiedzmy, przesłucha ten kawałek 3 razy sam, a później 30 razy włączy go swoim znajomym.
No tak. No więc to nie jest tak, że ktoś tam gwałci się, onanizuje no, sam w sensie przed chodzi mi, kawałkiem. Że wiesz, że jest odtwarzany cały czas, bo jest zdaję sobie sprawę, natomiast muzyka ma szersze dotarcie niż sport. Muzyka ma największe dotarcie, jakie jest, bo jest wibracją. Czy nagrywałeś kiedyś razem z Popkiem? Co o nim sądzisz? Sądzę, że się zajebiście rozwinął od czasu, kiedy był w firmie, kiedy był patusem z ulicy, takim samym zresztą jak ja. Nas wiele nie różni z Popkiem. Różni nas to, że w pewnym momencie ja poszedłem w stronę sportu, a on poszedł w stronę swoją. Jak? Darth Vader. I co? On jest najpopularniejszym teraz raperem, zarabia setki tysięcy złotych na KSW, gdzie walczy, umówmy się, to bardzo na średnim poziomie, robiąc rap typu hardcore disco polo. Ja robię rap bardziej dla inteligentnych osób i walczę na wysokim poziomie i nawet nie mam 10% hajsu z tego, co on, więc to świadczy tylko o was, co wy chcecie oglądać i za co płacicie. Jesteście kulturą debili, którzy płacą debilom za to, żeby byli jeszcze większymi debilami. Gratuluję. Jaki raper albo muzyk odnalazłby się jeszcze w sportach walki? Na pewno Kain by się odnalazł w sportach walki, gdyby tylko wziął się za treningi i miał twardszą psychikę. Jednak sporty walki wymagają od człowieka pewnego podejścia dosyć takiego radykalnego do życia. Nie, to nie jest dla wszystkich, więc to jest ciężkie pytanie, bo ja nie siedzę w głowie raperów, czy piosenkarzy i muzyków. To nie jest sport dla wszystkich. Tu trzeba mieć pewne predyspozycje wewnętrzne, które są kształtowane w tobie tak naprawdę od dziecka. Trzeba być chuliganem lub inaczej, trzeba mieć w sobie pewne zacięcie. To jest regularność, to jest zacięcie, to jest umiejętność pójścia pod wiatr często i obycia w samotności. I jakkolwiek droga rapowa z muzyczną się z tym wiążą, że idziesz pod wiatr, jesteś sam ze sobą, musisz przekraczać pewne bariery, takkolwiek, jeżeli chodzi o sporty walki, to jeszcze po drodze idzie wpierdol. Trzeba znosić ciężki wpierdol przez lata treningów. Biją cię koledzy z klubu, biją cię koledzy z innych klubów, biją cię ludzie na Mistrzostwach Polski i w pewnym momencie ty zaczynasz ich bić. To jest droga. To jest 3, 4, 5 lat, dla niektórych więcej treningu i regularnego dostawania wpierdol. No, trzeba być naprawdę, mieć charakter, żeby to wszystko znieść. Ciężko mi jest typować osobę, która jest w stanie to znieść. Każdy zgrywa kozaka, ale w sportach walki, jako zawodnicy, są ludzie, którzy naprawdę mają charakter, którzy potrafili tą drogę przejść. Jakie są twoje ulubione filmy i seriale? Nie oglądam ani seriali, ani filmów, czytam książki. Będzie i o książkę, ale zaraz. W jakich klubach trenowałeś i jakich miałeś trenerów? Zacząłem swoją przygodę u Bogdana Sawickiego, który prowadził sekcję na ulicy Zajączka, to jest na warszawskim Żoliborzu, przy dworcu gdańskim. Tam były moje pierwsze kroki poczynione na ulicy Zajączka, właśnie na sali takiej gimnastycznej. W 2002 roku później przeniosłem się do klubu KS Piaseczno na ulicę Wokalną do Piotra Siegoczyńskiego, dzisiejszego prezesa Polskiego Związku Kickboxingu, który był moim trenerem przez 6 lat i nauczył mnie bardzo wiele. W zasadzie to był taki mój trener, który przyczynił się do mojego rozwoju nie tylko jako człowieka, nie tylko jako sportowca, ale jako człowieka. Później trenowałem 2 lata w Politechnice Warszawskiej, w AZS Politechnika Warszawska, a po czym przeniosłem się do Palestry Warszawa. To był 2011 rok i do tej pory jestem w Palestrze Warszawa. Jest to mój najdłuższy kontrakt z klubem. Ten kontrakt polega na tym, że po prostu dobrze się czuję w tym klubie. Dobrze się czuję z ludźmi w tym klubie i
Tak, taka jest moja kariera. Zmieniłem 4 razy kluby. Palestra Warszawa została wybrana najlepszym klubem 2018 roku według rankingu PZKB. Bardzo się cieszę, że moi koledzy i koleżanki z klubu przyczyniają się do sukcesów naszych wspólnych. Tak, taka jest moja droga. Nie, to nie chodzi o to, żeby być w jednym klubie całe życie, chodzi o to, żeby czuć się dobrze. Treningi mają przede wszystkim poprawiać twoje samopoczucie. Przede wszystkim ty masz wnosić też coś do czegoś. Jeżeli się czujesz źle w danym klubie, to zmieniaj klub. Tak jak ze związkami. Jeżeli się czujesz źle z daną babą czy z danym facetem, idź dalej. Masz kontakt z chłopakami z WSP? Co u nich? Nie mam żadnego kontaktu z chłopakami z WSP. Nie chcę mieć. Jedyny kontakt, jaki mogę mieć, to jest z radarem, ale to jest ciężko teraz, żeby się skontaktować nam. Jakie lubisz czytać książki? Lubię czytać książki o historii Polski. Lubię czytać książki pisane na podstawie pamiętników. Powieści kryminalne. Lubię czytać książki o samorozwoju, o duchowości. Polecam autora Sergiusza Piaseckiego. Polecam, jeżeli chodzi o kryminały, ale takie pisane na podstawie prawdziwych przeżyć. Sergiusz Piasecki to jest wspaniały pisarz. Polecam wygooglować tego gościa. Jeżeli przeczytacie w Google hasło Sergiusz Piasecki, będziecie zachwyceni. Polecam kupić jego książki. Przez internet można zamówić. A kupiłem jego chyba 6 czy 7 książek. Puh, masakra. A drugi autor Eckhart Tolle. Jeżeli chodzi o duchowość, ten gościu jest mistrzem świata. Potęga teraźniejszości oraz Nowa Ziemia to są książki, które każdy człowiek powinien przeczytać bez względu na wiek. Czy latałeś kiedyś na Legię? Latałem, jak miałem lat 13, czyli 94-95. Jurek, dalej kupujesz ziemniaki w McDonaldzie? Nie wiem, o co chodzi. Nie, ryż. Jakiej słuchasz muzyki? Słucham głównie rocka, takiego klasycznego rocka. Uwielbiam zespół The Doors, Led Zeppelin, lubię Nirvana, lubię Guns N' Roses, lubię Metallica. Z takich mniej popularnych Dire Straits. Też lubię Dire Straits. Lubię wszystkie te zmiany. Słucham głównie rockowych kawałków, ponieważ rap dał mi wszystko, co do tej pory mogłem poznać. Nowego rapu już nie chcę mi się słuchać, bo tam nie ma nic dla mnie. Natomiast rock to jest baza, z której wyrosłem jako dziecko i uwielbiam do tego wracać. To są prawdziwe klimaty, to jest prawdziwa muzyka. Tam, gdzie masz perkusistę, basistę, gitarzystę, wokalistę, to jest to, stary. Zgadzam się z tobą akurat w tym temacie. Pytanie numer 25. Czemu twój rap nie ma nic wspólnego z rapem? Cóż, rapowanie o rapie? Kogo to interesuje? Przechwalanie się? Kogo to interesuje? Mój rap jest zawsze o życiu, o moich spostrzeżeniach na temat rzeczywistości otaczającego świata, mnie, innych ludzi. Dlatego taki mój rap jest. Co mam, rapować o tym, że jestem fajny, że jestem wybujany, że mnie, kurwa, lubią dziewczyny? To jest oczywiste. Nie muszę o tym rapować. Ja po prostu lubię rapować o tym, co przeżywam w sobie, co zauważam, co wymaga jakiegoś tam zaangażowania troszeczkę intelektu, pomyślenia, a nie, kurwa, wow, bumba pie, kurwa, kogo to obchodzi? Juras, zdradziłeś, że chciałbyś w następnym roku wydać płytę. To już czyli, że w tym. Czy masz już pierwsze pomysły na nią i czy stawiałbyś na same solówki, jak na biało-czerwonym sercu? Czy może teraz byliby jacyś goście? I drugie jest pytanie, też płytę, czy pierwsza, czy druga połówka roku? I kiedy pierwsze single? Ciężko jest mówić o moich zamiarach muzycznych, ponieważ dopiero co wróciłem z Tajlandii i jeszcze jestem, 2 dni temu byłem jeszcze w Bangkoku, teraz jestem w Warszawie.
Jeszcze się nie pozbierałem z myślami swoimi, natomiast jeśli chodzi o muzyczne plany, goście będą na płycie na pewno. Mam 4 wytypowanych gości, których chcę zaprosić. Zobaczymy, czy się zgodzą. Myślę, że nie będą chcieli mi odmówić. Więc ta płyta nie będzie taka jak Biało-Czerwone Serce, że wszystkie kawałki solowe, na pewno będą goście. Jak muzycznie? Na jakim etapie? Mam nagranych chyba 3 kawałki. Mam singiel gotowy z jednym z czołowych raperów z Polski. Być może dla niektórych najlepszym raperem z Polski. Sokołem? Nie. No, ale to wszystko stoi gdzieś tam, stanęło to w miejscu. Ja mam teraz swoje rzeczy do poukładania prywatne i jak skończę je układać, to wtedy wszystko ruszy z dobrym tempem. Także bądźcie cierpliwi, kochani. Siemanko Juras, gratulacje dla Ciebie za osiągnięcia. Twoje walki ogląda się z przyjemnością. Kto był Twoim idolem w kickboxingu? Kto Cię do tego zainspirował? Miałeś okazję poznać tych najpopularniejszych w tym sporcie? Tak. Ja zawsze lubiłem oglądać, jak Bad Hari niszczy przeciwników. Zobaczymy, co pokaże dalej. Pozdro, wariat. Moim idolem w kickboxingu był Marek Piotrowski i zawsze nim będzie. Czy miałem okazję go poznać? Tak. Jak miałem 27 lat, to był 2008 rok, zostałem mistrzem Polski w full kontakcie w Lublinie i jednocześnie wybrali mnie najlepszym zawodnikiem turnieju spośród prawie 400 zawodników i zawodniczek. I puchar za najlepszego zawodnika turnieju wręczył mi Marek Piotrowski. Kto jeszcze spoza Polski? Niki Holsken, Buakaw Paramuk, czy teraz Buakaw Bach Klamek. To są moje idole, jeżeli chodzi o sporty walki. Był taki kiedyś kickbokser, nazywał się Denis Alexio. On zagrał w filmie Kickbokser brata Jean-Claude'a Van Damme'a, tego na wózku, któremu tank po złamał kurwa kręgosłup łokciem. To był zajebisty kickbokser i on zagrał oczywiście rolę takiej sieroty siedzącej gdzieś tam na wózku inwalidzkim po ciężkim wpierdolu, ale tak naprawdę to jest jeden z najlepszych kickbokserów takich lat 80. 90. w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Denis Alexio. Wyszukajcie go w YouTubie, wyskoczy Wam pewnie niektóre jego walki tam się pojawią. To były osoby, które mnie inspirowały. Musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jak ja zacząłem trenować kickboxing, to był 2002 rok, to nie były czasy internetu, nie było YouTube'a. Nikt nie miał Facebooka, nikt nie miał konta na Instagramie. To były czasy, kiedy miałeś telewizor kolorowy i magnetowid, tak? I słuchałeś kaset, słuchałeś płyt na kasetach magnetofonowych jeszcze wtedy. Płyty dopiero wchodziły do obiegu. Więc my żeśmy operowali w takich czasach, kiedy ktoś dostawał kasetę wideo, a od jakiegoś tam najczęściej trenera, gdzie były warki na przykład Marka Piotrowskiego, Piotra Siegoczyńskiego, Przemka Salety i brałeś tą kasetę VHS do domu, przychodził do Ciebie kolega z drugim magnetowidem, podłączaliście się kablami i przełączaliście i nagrywaliście po prostu z jednej kasety na drugą, żeście robili kopię. Tak się wtedy rozprzestrzeniało jakby obserwowanie w ogóle, jak to robią najlepsi na świecie, tak? To nie była taka akcja, że teraz wpisujesz sobie hasło w YouTube i Ci wyskakuje jakieś walki. Nie. To były czasy, kiedy musiałeś przynieść magnetowid do kolegi i podłączyć go kablami i przegrywać na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Czyli jeżeli kaseta trwała 1,5 godziny, to musiałeś siedzieć z kumplem 1,5 godziny i często obserwować w czasie rzeczywistym, jak te walki wyglądają. A to było piękne. To są piękne czasy. Ja też pamiętam te czasy, także wiesz. Siema Jurek, czy wydasz wspólną płytę z Sokołem? Nie wydam wspólnej płyty z Sokołem. Który czas w swoim życiu wspominasz najlepiej? Dzieciak, nastolatek, obecne czasy. I jakie były najlepsze chwile, jakie przeżyłeś związane ze sportem i rapem? Po skryptum uwielbiam twój rap. Ze sportowym pozdrowieniami Jacek. Kurde, jakie pytanie w ogóle. Prześwietlić teraz całe swoje życie, tak? Jakie moje były najlepsze czasy? Powiem Ci tak. Ja robię składaka z najlepszych czasów. Nie wybieram z okresu, tak? Że to było dzieciństwo, wiek dorastania czy dorosłość. Pamiętam najlepsze momenty z wieku, kiedy byłem dzieckiem, kiedy nauczyłem się jeździć na rowerze. Kiedy mój tata nauczył mnie jeździć na rowerze. To były piękne czasy, kiedy mój tata nauczył mnie jeździć na rowerze.
później, jak byłem nastolatkiem. Pamiętam piękne czasy, kiedy grałem w piłkę nożną, czy w koszykówkę i kiedy nie dałem się gnoić na osiedlu. Kiedy pamiętam później dorosłość, kiedy zamieszkałem pierwszy raz w życiu z kobietą, kiedy się zakochałem pierwszy raz w życiu i wszedłem w związek. To były czasy, które gdzieś tam w mojej głowie zostają. W dzisiejszym momencie cieszę się każdym dniem, każdym jednym dniem. Wiem, że to inne kategorie wagowe, ale czy zawalczyłbyś z Bartoszem Batrą i jak byś się widział w takiej walce? Wiem, że to inne kategorie wagowe, ale czy zawalczyłbyś z Bartoszem Batrą? Dobra, to teraz tak, powiedz mi, czy Bartek ma przyczyć 15 kg do mojej wagi, czy ja mam zejść 15 kg w dół? No, chyba byś zszedł 15 kilo. Jeśli chodzi o Bartosza Batrę, świetny zawodnik, którego bardzo fajnie się ogląda i podziwiam tego gościa od strony sportowej, od strony prywatnej nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat tego człowieka, bo go nie znam. Natomiast jako sportowiec na pewno jest to osoba, która może być wzorem do naśladowania. Pozdrawiam Bartka Batrę. A to pytanie jest z dupy, no bo ciężko jest, wiesz, pytać się o to, czy bym zawalczył z gościem, który jest, nie wiem, 10 cm ode mnie niższy, czy tam 15 i 20 kg lżejszy. No, pytanie jest z dupy zupełnie. Cześć Jurek. Czy zgadzasz się, że między szaleństwem a geniuszem jest bardzo cienka linia? Jak gruba jest twoja? Pozdrawiam. U mnie nie ma żadnej linii. I zgadzam się. Czy widzisz duży potencjał sportowy wśród młodych zawodników? Czy może jednak większość nie rokuje dobrze? Widzę mnóstwo potencjału. Jeżeli chodzi o sporty walki, to nie jest oderwane od wczoraj. Ludzie, którzy nas stworzyli, trenowali w latach 90., w 80. często też karate, w 90. kickboxing, w 2000. MMA. I to się buduje, to są schody. My budujemy, to jest drabina, my budujemy kolejne pokolenia, więc jak najbardziej dobrze rokuje nowym zawodnikom, młodym, ponieważ mają dobrą bazę, mają się od kogo uczyć, na kim wzorować. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo idoli, chociażby spójrzmy, nie wiem, na MMA, tak? Jest, powiedzmy, idolami może być Marcin Różalski, tak? Może być Popek. Mamy w czym wybierać. Może być Mamet Kalidow, może myślę, być... że Mamet jest takim... Może być... Tak, Mamet może być. Mahmet. Mahmet. Może być Mahmet Kalidow, może być... no nie wiem... Mariusz Pudzianowski też może być dla niektórych idolem. Mamy naprawdę dużą gamę teraz zawodników, którzy potrafią pociągnąć za sobą tłumy. Więc... Tak, to idzie w dobrą stronę. Kolejne etapy będą szły coraz wyżej. Budujemy szczeble, po których się wspinają kolejne pokolenia. Tak to wygląda. My jesteśmy w tym momencie. Za 20 lat będą młodzi, nowi zawodnicy, którzy będą nas oglądać się na naszych historiach życiowych wzorować. I będą trenować szybciej, lepiej. Bo to chodzi tylko o usprawnienie treningu. Cały czas, tak jak nauka, tak? Kiedyś chodziliśmy z buta, później, kurde, wsiedliśmy w parowozy, jakieś pierwsze samochody, samoloty. Teraz, kurde, latamy sobie w przeciągu 10 godzin z Polski do Tajlandii, tak? To jest niesamowite, jak ten rozwój poszedł, więc jeśli chodzi o postęp technologiczny, więc tak samo idzie w sporcie. My jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy. Za 20 lat będą zawodnicy zbudowani na naszych historiach. Nasza robota nie idzie w próżne. Będzie inspirowała kolejne pokolenia. To jest piękne. Czemu już nie jesteś tak aktywny w rapie? Co myślisz o tym, co się teraz dzieje w tej kulturze? Chodzi mi o muzyczny new school. Nie chcę mi się o tym mówić. Dla mnie new school, nowoczesny, nie ma nic do powiedzenia. Banda dzieciaków, którzy kurwa nic nie wiedzą o życiu. Co mi obchodzi rap o tym, że gościu chce ruchać szmaty i zarabia hajs na rapie? Co mnie to obchodzi? Albo w ogóle, co ma mi do powiedzenia gościu, który ma 19 czy tam 20 lat? Co on wie o życiu?
3 lata temu jeszcze kurwa chodził do liceum, teraz będzie nawijał kurwa swój rap. Ty w jego wieku też nagrywałeś? Tak, ale nie chcę słuchać tego rapu. Dzisiaj go nie słucham. Często w 90-tych latach na śru musiałeś walczyć? Tak, bardzo często. Generalnie ta dzielnica bardzo obchodziła się z nami brutalnie. Dorosłem w świecie dosyć ciężkim systemowo i na głowę wchodzącym. Nie dałem się złamać i biłem się na co dzień. Bijatyki, pościgi, wojny gangów, to mój chleb powszedni. Czy w 90... Był. Czy w 90-tych latach na ulicach Warszawy były konflikty między dzielnicami? Jeśli tak, to opowiedz coś więcej. Oczywiście, że były konflikty między dzielnicami. Mało tego, były konflikty między podwórkami. W latach 90. miałeś osiedla, enklawy. Tam nie wchodził nikt obcy i nikt obcy inaczej. I ty nie wchodziłeś na inne dzielnice. Jeżeli wchodziłeś na inną dzielnicę, musiałeś liczyć ścieżki w pierdole. Dziesiony były na porządku dziennym, tak? Na przykład jechałeś po Zioło na Grocław, musiałeś liczyć z tym, że po drodze przejdziesz przez Grochów i cię napadną, tak? Tyle. Tak samo ktoś wchodził do ciebie na dzielnicę i świeżaczek, to od razu był dojeżdżany i ciach mach. Więc lata 90. obfitowały w takie zamknięte enklawy. Generalnie to nie była współczesna rzeczywistość. Zupełnie inaczej ten świat wyglądał. Bardzo hermetycznie i bardzo ciężki tam był temat grany. To był heavy metal. Dlaczego walczysz na gali sponsorowanej między innymi przez napój energetyczny, który kpił z Powstania Warszawskiego? Słuchaj, mnie to nie obchodzi, kto kurwa zrobił reklamę dla napoju energetycznego jakiejś tam marki. Ja naprawdę tego nie śledzę wszystkiego. Ja po prostu chcę walczyć, tak? Ja trenuję na co dzień w klubie i dostaję oferty walk albo ich nie dostaję. I twoim wyborem jest wziąć taką walkę lub nie. Jeżeli nie weźmiesz takiej walki, to będziesz trenował kolejne pół roku dla swoich ideałów. A ja chcę walczyć. Ja chcę zarabiać hajs, walczyć, mieć jakieś wyzwania, mieć jakiś napęd do treningów. Więc jeżeli składa mi ofertę poważna organizacja, to ja rozważam tą ofertę pod względem pieniędzy, terminu i zawodnika i ją biorę lub nie. A nie patrzę na to, kto gdzieś tam w spółce całej siedzi w zarządzie, czy nie wiem, kto robił reklamę dla danej firmy 20 lat temu, czy 5 lat temu. To mnie nie interesuje, naprawdę. Nikogo nie interesują takie szczegóły. To jest pewne wyobrażenie wasze, że my mamy tak rozkminiać to wszystko dogłębnie. Nikogo to nie interesuje. My chcemy walczyć, reprezentować godnie swój klub, swoją rodzinę, swoje nazwiska i zarabiać hajs. Czy TKO Obrotówka na Kruzie był twoim najlepszym skończeniem? Fajnie cię czasami spotkać na Agricoli albo na Śródmieściu. Ja byłem wtedy na żywo, pamiętam, za Nitą przyjechaliśmy. Mieliśmy już nie być na tej gali, a przyjechaliśmy dosłownie na twoją walkę praktycznie, wtedy wyszliśmy. Widziałem całą walkę, widziałem zakończenie, widziałem co się działo na hali i to było zajebiste. To tak ode mnie, troszeczkę prywaty. No, to Jary odpowiedział na to pytanie, no. To był jeden z wielu knockoutów, który zrobiłem spektakularnie, uwierzcie mi lub nie, ale ta obrotówka to nie jest przypadek. Ja po prostu nokautowałem tym sposobem wielu, wielu przeciwników wcześniej. Pierwszy raz to się zdarzyło akurat na gali, gdzie była telewizja, gdzie były kamery, gdzie były światła, gdzie było 1500 osób na hali. Także tak, to był najbardziej spektakularny nokaut, który został uwieczniony w moim wykonaniu w telewizji. Trafił do szerszego widza, natomiast wcześniej wielokrotnie nokautowałem przeciwników w podobny sposób, albo nawet lepszy. Juras, jak wspominasz swoje pojedynki z Piotrem Sokołem i jak oceniasz go jako zawodnika DSF-u? No cóż, jak wspominam jego pojedynki ze mną. Wygrałem z nim dwie pierwsze potyczki. Pierwsza była w Kiklajcie. No tam wygrałem bez wątpliwości żadnych.
Tam chyba jakaś obrotowa mu weszła na tułów i sam sobie podbił rękawicą oko i mu strasznie napuchło oko, przegrał wyraźnie. W drugiej walce też przegrał na punkty. No już była wyrównana walka, dostałem tam od niego nawet knockdown w trzeciej rundzie. Chwila nieuwagi, trafił mnie prawym takim mocnym krzyżowym. A w trzeciej walce przegrałem. Trzecia walka była dla mnie bardzo niefortunnym w ogóle eventem, bo na 3 dni przed galą dostałem bardzo ciężkiej kontuzji pleców, gdzie nie mogłem wstać z krzesła i musiałem ratować się zabiegami fizjoterapeutycznymi. Jakoś tam doprowadziłem się przez te 3 dni do takiego stanu, że mogłem wejść na ring, ale mój fizjoterapeuta powiedział mi, w każdej chwili może ci się odezwać ta kontuzja, więc nie idź na 100% od początku. No cóż, no to jest zawodnik, który jest dobrze przygotowany fizycznie, ambitny, bitny, idzie do przodu. Pełen szacunek dla Piotrka, reprezentuje sobą duch sportowy, to mi się bardzo podoba. Z drugiej strony gdzieś tam w promocji tej walki trzeciej ze mną, gdzieś tam go podkręcili pewnie ludzie od promocji, żeby się tam wypowiadał wobec mnie niepochlebnie. A to ja go tak naprawdę zakręciłem do DSF-u, bo to ja go wytypowałem na mojego przeciwnika przy naszej drugiej walce. I konsekwencją tej drugiej walki była nasza trzecia walka. Piotrek wygrał dla DSF-u kilka walk. Pełen szacunek dla niego, jest świetnym sportowcem, ma fajnych trenerów. Pozdrawiam całą załogę z Krakowa. Czy utytułana Burzenka córeczka taty dalej robi kebaby w budzie Alibaba? Nie wiem, Alibaba już nie istnieje. Czy oglądałeś kanał KFD? Jeśli tak, to kogo z ekipy lubisz najbardziej? Nie oglądałem, nie wiem o co chodzi. Czy zgodziłbyś się na walkę z Pakolem na Fame MMA za 14 tysięcy złotych? Za 15. Może. Twoja stara płaci. Czy zobaczymy cię w KSW? Ewentualnie jakiś super fight z Różalem. Tak, no, oczywiście. Zobaczycie mnie, kurwa, na najbliższej gali walczę sam ze sobą. Walkę z cieniem robię. No jak przegrasz? Nie ma takich szans. Co sądzisz o częstochowskim gladiatorze i czy nie proponował ci udziału w Narodowej Gali Boksu? Co sądzę? No jest to zgrabny biznesmen, gdzieś tam się wypromował. Trzeba oddać szacunek za to, że bez jakichkolwiek umiejętności potrafisz z siebie zrobić jakąś tam postać medialną. No bo to jest napompowana postać, tak mówmy się, tak? Chodzi o pana Marcina Najmana, tak? Jest częstochowski gladiator, więc Narodowa Gala Boksu. L-testosteron, tak? Wszystko by się zgadzało. Jeżeli ktoś nie ma umiejętności jakichkolwiek w sportach walki, a potrafi z siebie zrobić rywala dla Mariusza Pudzianowskiego czy dla Przemka Salety, no to pełen szacunek dla zabiegów PR-owskich i nadmuchania swojej własnej legendy. A jeżeli chodzi o sport, no cóż, nie ma nic do powiedzenia chyba na ten temat. Jeżeli martwi się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią? Bo są martwi. Żywi są martwi. Co sądzisz o pojedynku Juras versus Juras? Co mam powiedzieć? Co sądzę? Nie wiem, do takiego pojedynku nigdy pewnie nie dojdzie, natomiast dziwne pytanie, ciężko mi o to powiedzieć. No, Juras versus Juras. Codziennie jak patrzę w lustro, to się bije z Jurasem w lustrze. A może chodzi o Jurasa i Łukasza? Aha. No tak, bo jest. Czy dałbyś radę najebać Jurasowi? Też drugie pytanie takie. Ale też nie ta kategoria wagowa raczej. To zależy, czy w poniedziałek, czy w czwartek. Podaj jedno nazwisko ze świata polskiego rapu, z kim chętnie stoczyłbyś walkę w formule uderzanej. Nie na zasadzie, że coś do niego masz, tylko pod kątem czystej rywalizacji sprawdzenia się. Proszę o szczerą odpowiedź. Co? Jeszcze raz.
Podaj jedno nazwisko ze świata polskiego rapu, z kim chętnie stoczyłbyś walkę w formule uderzanej. Nie na zasadzie, że coś do niego masz, tylko chciałbyś się z nim sprawdzić. Nie ma. Przewijmy to pytanie, bo to jest jakieś pytanie, nie wiem, z jakiego etapu w ogóle. Czy stosowałeś kiedyś suplementy KFD? Jeśli tak, to co o nich sądzisz? Nie, nie stosuję suplementów KFD. A czy wierzysz w teorie spiskowe? Antyszczepionkowcy, płaska ziemia i tak dalej? Nie, nie wierzę. Czy znałeś Tomka Hadę? Co uważasz o jego tragicznej śmierci? Znałem Tomka Hadę i bardzo mi jest przykro, że tak szybko skończył swoje życie i że sam szukał śmierci. Przykro mi z tego powodu. Samobójcy raczej nie trafiają do raju. A zginął śmiercią tragiczną, gdzieś tam w niewyjaśnionych okolicznościach do końca. Natomiast chciałem, żeby tu był z nami. Co się stało z Sidem ze Śródmieścia? Dostał zawału serca na melanżu i zmarł. A nie żyje od roku lub dwóch. Kolejny gościu, który szukał śmierci. Siemano Juras, mordeczko. Co sądzisz o nowej płycie HG Ether? Pozdrawiam, życzę wygranej walki. Zajebista płyta. Bardzo się cieszę, że Hemgru reaktywował swój zespół, swój skład. Życzę powodzenia chłopakom. Fajna płyta. Czy często jesteś mylony z Jurasem od MMA? Tak, często. Czy jeździłeś kiedyś na ustawki meczowe? Nie, do lasu jeżdżę tylko Kabackiego, pojeździć na rowerach. Wolałbyś zjeść szklankę czy psią kupę? A wolałbym, żebyś odpowiedział sam na to pytanie Dariowi. Dario już do ciebie jedzie, mamy twój adres. Przykleiłeś wódce rękę do czoła? Nie wiem, o co chodzi. Pewnie chodzi o AKJ, moje nagrania z Natalią Wódką. Nie, przykleiłem z nią tylko parę buziaków i wymieniliśmy się doświadczeniami na temat sportów walki. Razem stworzyliśmy odcinki Akademia Kickboxingu Juras. A widziałem je. Ostatnich 12 odcinków jest z Natalią. Bardzo cenię tą współpracę. No prosto, tak? Pozdrawiam serdecznie Natalkę. Zapraszam wszystkich do oglądania. No prosto, TV. Wpisujesz Akademia Kickboxingu Juras, wyskakują ci odcinki. Jurek, jak zdrowie? Bardzo dobrze, dziękuję. Kiedy ostatnio się nakurwiałeś na ulicy? Dwa tygodnie temu w Tajlandii. Poważnie? Miałeś dym w Tajlandii? Przecież Tajowie są malutcy chyba. No nie z Tajami. Aha. Ulubiony zawodnik z KSW? Damian Janikowski. Ulubione miejsce w Warszawie nocą? Smolna. Myślisz, że za 5-10 lat MMA całkiem zdominuje polski rynek? Tak. Podoba ci się Marta Linkiewicz? Nie znam. Sprawdzę. Sprawdzę na X-Videos albo Pornhubie. Co jest cięższe? Kilogram piór czy kilogram kamieni? Kilogram mózgu. Przydałoby się nieco po niektórym na taki dobry kilogram. Poleć mi jakiegoś dobrego Chińczyka w Wawie. Chińczyka nie polecę, ale polecę ci tajskie Tuk Tuk. Są trzy knajpy w Warszawie. Jedna z nich jest na Placu Zbawiciela, druga jest na ulicy Francuskiej, trzecia jest gdzieś, a trzecia jest na hali Koszyki. Zapraszam serdecznie, jeżeli chcesz zjeść dobrego Taja, to zapraszam do Tuk Tuka. Co byś zrobił, gdyby pewnego ranka podczas wędrówki po bułki nagle, za winkla, wyskoczyłby Marcin Najman i pozwał cię do sądu? Zajebałbym mu kopa w jaja. Ciężko było ci iść na pierwszy trening? Miałeś lęk przed tym, jak będą patrzeć na ciebie inne osoby, doświadczone?
Nie, nie miałem żadnych lęków, po prostu chciałem iść na trening. Nie myślałem o żadnych lękach. Jedyny lęk to był taki, jak wypadnę względem grupy, a wypadłem bardzo dobrze, nie ma żadnych lęków. To są jakieś urojenia. Trzeba je trenować po prostu, nie ma co się zastanawiać. Co uważasz o 45-letnim wujku Samozło, który będzie debiutował na FEN w Formule K1? Że co? Taka jest rzeczywistość? No, wujek Samozło walczy z Arabem na gali FEN na Torwarze. A przygotowuje się u Andrzeja Molczanowa. Tak? Ja pierdolę. Nie wiedziałeś. Poważnie to się dzieje? To się dzieje naprawdę. Ja byłem w Tajlandii teraz miesiąc czasu, ja nie wiem. Nie, no to jest ten freak fight, który ogłosił FEN. Arab, no Arab jeszcze tam już sporo trenuje, ale były nawet migawki z treningu wujka Samozło na tarczowaniu. No i stary, powiem ci, że wygląda to fatalnie. Ja pierdolę. Moja Anita lepiej tarczuje, mam wrażenie. Ręce pachną mi kobietą. Nie chcę się wypowiadać na temat walki Araba z wujkiem Samozło, bo to jest parodia. No słuchajcie, kto organizuje takie walki? Inaczej. Kto? FEN. Dlaczego? Dlaczego organizowane są, dlaczego organizowane są takie walki? To oglądać. Bo ludzie chcą tego oglądać. Więc jeżeli wy chcecie to oglądać, to jest wasz problem. Jeżeli wy chcecie się karmić czymś takim, parodią, to wasza sprawa, no kurwa. Jeżeli chcecie się karmić rapem debili, czy walkami amatorów w Formule K1, gdzie to grozi śmiercią, kurwa, tam się może naprawdę stać bardzo duża krzywda. Dążycie do tego, żeby dwa pociągi naprzeciwko siebie jechały z pełną prędkością, się w pewnym momencie zderzyły i by się nad tym brandzlowali, no to kurwa macie coś pojebane we łbach, no. Ludzie, kochani, weźcie się ogarnijcie, przestańcie po prostu to propsować, przestańcie się tym interesować, to nie będzie takich walk. Zacznijcie doceniać to, co jest esencją w każdej dziedzinie, a nie kurwa pianką na czubku butelki. Chcecie pić pianę, to wam kurwa naszczam do pisuaru, możecie pić pianę. Jesteś bardzo utalentowanym, ale jednocześnie pozornym facetem. Musisz opowiedzieć chociaż jedną sytuację z ulicy, gdzie ktoś cię zaczepił i się naciął na twoje skille. Kiedyś przyszedłem do... Znaczy, nie chcę o tym opowiadać, ale... Okej, opowiem, bo to jest zabawna historia. Kiedyś przyszedłem do knajpy z trzema, nazwijmy to, gangusami. I leciała moja muzyka akurat w tej knajpie. I wszyscy ludzie mówią, wow, Juras, podchodzą do mnie i chcą autograf, chcą zdjęcie. Wtedy ja mówię, słuchajcie, spierdalajcie, bo my jesteśmy w swoim gronie. Piliśmy wódkę. Gdzieś tam zapytałem się gościa, który puszczał moją muzykę, czy może włączyć kolejny kawałek. Podchodzi do mnie typ i mówi, ty, przełączyłeś właśnie mój jakiś tam numer, który włączyłem. A mówię, sorry, wracałem do stolika, a on szedł za mną i kurwa przylazł do stolika. Nie chcę mi się o tym opowiadać. Nie. Sorry, przepraszam za tą wypowiedź, nie będę opowiadał o takich rzeczach. Czy dostałeś propozycję startu w MMA od czołowych polskich organizacji? Nie dostałem. Dyscyplina kickboxing, w nawiasie WAKO, została oficjalnie uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Czy chciałbyś w przyszłości reprezentować Polskę na Olimpiadzie? Tak, chciałbym bardzo, a jest to moje marzenie. Załóżmy, że jest ustawka, jesteś kibicem Polonii. Naprzeciwko ciebie jest Juras z Legii. Jak kończy się taki pojedynek i po ilu ciosach Juras z Legii jest znokautowany? Jarek. To nie są moje pytania, jestem tylko głosem ludu, zadaję to, co ludzie napisali, zadaję pytania, które ludzie napisali. No dobra, no ale co to jest za pytanie? Załóżmy, że jesteś kibicem Polonii i naprzeciwko ciebie stoi Juras z Legii. Kurwa, załóżmy, że stoisz ty, załóżmy, że pytaczu tego pytania, klęczysz na kolanach, a ja ci podaję palę do ryja. Co zrobisz w tym momencie? Może jakby cię ugryzł w połowie. Jak te w tym filmie z rurkami, z kremem, pamiętasz to, czy nie? Nie, to nie, straszny nie. Film, czy co? Grasz na koncertach. Czy miałeś sytuację jak Peja, że ktoś próbował cię zagotować, ale sam chciałeś go poskładać od ręki albo po koncercie? Nie, wiesz, nigdy w życiu się nie biłem na ulicy. Ulubiona formuła w kickboxingu, w jakich startowałeś, a w jakich wolałeś nie brać udziału? Nie za bardzo mnie interesuje point fighting, czyli tak zwany semi-contact, natomiast ulubiony regulamin w kickboxingu to jest K1 oraz Kicklight. To uwielbiam. Uwielbiam te dwie formuły. Kicklight i K1. To są naprawdę bardzo ciekawe dla mnie formuły. Dlaczego WSP się rozpadło?
bo członkowie mojego zespołu byli debilami. Co sądzisz o ostatniej płycie Deicide? Znasz? Nie znasz? Nie. Czy jest szansa na nagranie czegoś w stylu Legion? Nie. Czy można spodziewać się wspólnych numerów z Radarem WSP albo z Damianem WSP? Nie, nie można, nigdy nie dojść do takich sytuacji. Co sądzisz o aktualnej kondycji polskiego death metalu i czy scena black metalowa idzie we właściwym kierunku, wplatając do niego post-rockowe aranżacje i melodyjność? Gratki za to pytanie. Chętnie przesłucham jakieś death metalowe kawałki, które wplatają w siebie melodyczność i jak to ujął autor pytania? Post-rockowe aranżacje. Podsyłaj, ziomuś, podsyłaj, chętnie posłucham. Kiedy Pokój z widokiem na wojnę zagra koncert dalej niż 100 km od Warszawy? Nigdy na Dolnym Śląsku was nie spotkałem. I drugie pytanie jest, kiedy koncert na Dolnym Śląsku? Zespół już zakończył swoją karierę i już raczej nie zagra żadnych koncertów. A czy nagrasz jakiś numer z AK-47? Chętnie. Skąd u ciebie taka niechęć do współczesnego świata? Co? Codziennie żyję we współczesnym świecie i mam uśmiech na buzi szeroki. Nie ma nic innego niż współczesny świat, więc gościu, który zadał to pytanie, troszeczkę chyba się zagubił. Czy można się spodziewać takich numerów od ciebie jak Bilet w jedną stronę? Tak, można się spodziewać i mam mnóstwo numerów na myśli. Codziennie sobie robię jakieś notatki. Jestem pisarzem, znowu jestem pisarzem, więc spodziewajcie się nowych numerów. Podoba mi się to, podoba mi się to. Jaka jest geneza utworu Ja i mój brat? Pozdrawiam, Jurku. Geneza jest opisana w tym kawałku. To jest historia moja i Michała, mojego młodszego brata. Michał wyjechał do Indonezji 10 lat temu, mieszka tam na stałe. Jeżeli ktoś chce lecieć w egzotyczne kraje, szuka przygody, to zapraszam do Indonezji, polecam firmę Scuba Frogi. Piszcie maile lub nie wiem, na Facebooku znajdziecie namiar do tej firmy Scuba Frogi. Mój brat zagwarantuje wam niezapomniane wrażenia nurkowe. Jeżeli będziecie coś potrzebować na wyspie Lombok czy na Bali, też wam to ogarnie. On mieszka w Tajlandii, tak? Nie, w Indonezji dokładnie. Okay. Często latasz teraz do niego? Ostatnio przynajmniej. No, byłem 2 miesiące w tym roku, spędziłem właśnie w Indonezji i w Tajlandii. Juras Vigor 2. Jest szansa? Nie. 3 ostatnie pytania zostały, Jurku. Yeah. Od kolegi Piotrka, pozdrawiam. Czy kochając się kiedyś z kobietą po treningu, pomyślałeś coś w stylu, o, oddała rękę, ale tu by teraz weszła kimura albo trójkąt nogami? Co za zboczeniec. Nie. Jak się kocham z kobietą, to tylko myślę o tej kobiecie. Czy któraś płaszczyzna albo szkoła walki poprawia technikę w relacji z kobietą? Wszystko. Każda szkoła, każda... Jeszcze raz? Szkoła walki? Czy któraś płaszczyzna albo szkoła walki poprawia technikę w relacji z kobietą? Na pewno parterowcy mogą się o tym więcej wypowiedzieć. Jestem stójkowiczem. W stójce poprawia. Ostatnie pytanie. Gdy na treningu zbierze się kilku chłopaków i wejdzie zmęczenie, tam zaczyna się głupawka. Opowiedz co najmniej 3 śmieszne historie. Ktoś popuścił przy sparingu, zrobiliście sobie kawał i tak dalej. Słuchajcie, no to są mnóstwo opowieści, żeby teraz cytować. Ciężko jest sobie taką wspominkę teraz uaktywnić, żeby coś powiedzieć konkretnie. Ale jajca na treningu są... Jaja i uśmiech na twarzy jest nieodzownym elementem treningu. Jeżeli trenujecie sporty walki, to ma to przynosić wam radość. To jest setno sprawy, więc naprawdę na każdym treningu można wyliczyć dziesiątki sytuacji, kiedy można się pośmiać. Albo z drugiej osoby, albo z samego siebie. Naprawdę jest wesoło, także polecam wszystkim trenowanie sportu walki. Jeżeli chcecie mieć kabaret na żywo, jest to dobre miejsce, sala treningowa jest to dobre miejsce, żeby pośmiać się z samego siebie przede wszystkim. To co, myślę, że udało nam się zaspokoić waszą ciekawość. To już jest koniec pytań do Jurasa. Serdecznie dziękuję ci za... Strzeżcie się z ciemnej strony mocy. Serdecznie dziękuję ci za poświęcony czas. Dziękuję. Było miło, jak zawsze. Jak zwykle, dobry wywiad.